Siostry i bracia, dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, dzień zaduszek. Myśl nasza słusznie kieruje się ku naszym bliskim zmarłym. Wspominamy ich tak po ludzku, modlimy się za nich, czcimy ich pamięć, odwiedzając ich groby. Dzisiejszy dzień jednak powinien być także wspomnieniem, czy raczej wyobrażeniem naszej śmierci. Memento mori, pamiętaj o śmierci. I tak ponoć pozdrawiają się kameduli w swoich klasztorach. Na pewno w czasach, gdy postulantem był pułkownik Michał Wołodyjowski. Nie zachęcam do zamiany dzień dobry na memento mori, ale do pamięci o śmierci, owszem, zachęcam. I zacznę od pytania podstawowego. Czy jesteś gotowy na śmierć? I myślę, że rzadką będzie odpowiedź twierdząca. Świadczyć to będzie o naszym wewnętrznym bałaganie, grzeszności i o tym po prostu, że nie jest to łatwe. Być gotowym na śmierć. A jak się przygotować? Odpowiedź mogłaby zawierać się w dłuższych rekolekcjach czy w bardzo grubej książce. Jeśli jednak trzeba odpowiedzieć krótko, to powiem, że przygotowanie się, dobre przygotowanie się na śmierć to pogodzenie się. Pogodzenie się ze sobą, pogodzenie się z bliskimi i pogodzenie się z Bogiem. Pogodzenie się z sobą to akceptacja prawdy o sobie, o wszystkich swoich zaletach i wszystkich swoich wadach. To wiedza, kim się jest. Wiedza, którą zdobywamy nie w celu rezygnacji. Jestem, jaki jestem, inny nie będę. Ale wiedza, którą poznajemy w celu rozwoju, zmiany. Jestem, jaki jestem i zmieniam się przynajmniej, próbuję. Przynajmniej to zmieniam w sobie, co jest dla mnie możliwe. I pamiętam, że jestem w Bożych rękach. Pogodzenie z bliskimi jest najprostsze do zrozumienia. Co nie znaczy, że proste w realizacji. Śmierć jednak daje taką szczególną łaskę, że to, co za życia jest, czy było, trudne, czy niemożliwe, w obliczu śmierci raptem znajduje się w zasięgu możliwości. Czy nie jest tak? Ludzie przed śmiercią często się godzą. Trzeba prosić o przebaczenie i samemu przebaczać, odpuszczać. Wreszcie pogodzenie się, pojednanie się z Bogiem. Znowu, śmierć przywraca właściwą miarę rzeczy i pozwala nam poznać prawdę. Tę prawdę o nas i prawdę o Bogu. A to pozwala ta prawda zbliżyć się do siebie. I to, co stanowiło może wcześniej jakąś niepokonalną przeszkodę, okazuje się drobnostką. Siostro, bracie, pamiętaj o śmierci, swojej śmierci. Pogódź się ze sobą, pogódź się z bliskimi i pogódź się z Bogiem. Tylko czy trzeba z tym wszystkim czekać do końca? Czy trzeba z tym wszystkim czekać do śmierci? Przecież można już. Nie czekając, aż śmierć nam zajrzy w oczy, prostować swoje życie, naprawiać relacje z bliźnimi i więzi z Bogiem. Pogodzić się ze sobą. Pogodzić z bliskimi i pogodzić z Bogiem. Zatem bądź gotowy na śmierć.
bądź pogodzony. Już teraz. Amen. Prośmy Boga, Ojca miłosierdzia, o łaskę szczęścia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez niesienie pomocy duszom w czyśćcu umacniał wiarę ludu w życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych duszpasterzy, aby Pan Bóg był dla nich nagrodą. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,